Hej, hej, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas 17. Już nie wiem, którym. Dopudrowuję się troszeczkę. Ale mi skrzypi krzesło. I słuchajcie, dzisiaj użyłam po raz pierwszy tego podkładu z Estée Lauder Double Wear Nude Cushion Stick. I w ogóle on tak śmiesznie wygląda, nie zakrywam go, bo widzicie tutaj trochę wyszło. Ja zdejmowałam z tego aplikatora podkład palcem, nakładałam na twarz i pędzlem rozprowadzałam, więc nie wiem, jak ta gąbeczka się sprawdza. Ja mam kolor 1N2, czyli to jest pewnie neutralny. Ale jak o co w tym chodzi 1N2, nie mam pojęcia. I powiem wam, że jest niezły, bo to jest podkład, który jest opisany jako Cushion Stick Radiant Makeup. Czyli on ma być taki rozświetlający. On ma być rozświetlający. Co, czy my tu coś mamy? The new nude now with a double wear attitude, non-stop, natural flawless. Czyli on ma wytrzymywać 8 godzin, ale ma być taki delikatniejszy. I wiecie co? Wydaje mi się, że to jest właśnie taki podkład, że on fajnie wygląda na twarzy, tylko że nie powiedziałabym, że on jest jakiś mega rozświetlający, nie ma tutaj drobinek ani nic takiego, fajnie wygląda na buzi. No ale jak dla mnie, ja nie lubię mocnego krycia, ale troszeczkę bardziej mógłby kryć, jeżeli o mnie chodzi. Ale no to już są takie indywidualne preferencje. Ale jak dodałam korektor, to chociaż nie wiem, w tym świetle wyglądam strasznie blado chyba. Jeszcze mam inny kolor, może powinnam przetestować jakiś cieplejszy kolor. W sensie cieplejszy odcień. Czy to w tej kamerze tak wygląda? Też tak może być, że wiecie, od tej lampy. Ale nie, jest niezły. Przetestuję sobie też te nowe perfumy Corsa, Wanderlust. Wczoraj sobie siknęłam trochę po prostu na nadgarstek i Tomek powiedział, że mi się nie podobają. One są takie, wiecie co, bardzo słodkie i trochę są w typie tej Prady Candy, ale są takie kobiece, bardzo kobiece, świeże. Nie są jakieś super kwiatowe. Nie wiem, mi się ten zapach podoba. Nie umiem powiedzieć, z czym on mi się kojarzy. Z czymś takim świeżym. Nie wiem, czy te perfumy nie byłyby fajniejsze na lato niż na zimę, ale to tak jest zapach, że tak czy siak, wiecie, znaczy tak czy siak. I latem, i zimą, bo to jest, to mi się trochę kojarzy. Był taki zapach, ale teraz sobie nie przypomnę. O, ktoś do mnie pisze. Nie wiem, mi się podoba. I z tego jak, czytałam nuty zapachowe, to tam i litchi, i chyba róża, jakieś takie rzeczy, które ja lubię. I jeszcze coś może, może sobie, to jest ta Bobbi Brown Uber Rose. A, bardzo fajny kolor. A co dzisiaj jakoś nie, chyba wiecie co, ten podkład tak, nie wiem, czy to światło, czy ten podkład tak trupio na mnie wygląda. Nie wiem, jakoś coś sobie dzisiaj nie podobam. Ale w lusterku spoko, ale w kamerze tak, może to w podglądzie, nie wiem. Dobra, słuchajcie, i jest już, nawet nie mam zegarka, ale jest koło 14, mam mój telefon, jest 14. Jest już 14, Karolina do mnie pisze. Jest już 14 i Tomek ma zaraz pójść przyjechać. Wcześniej była u mnie moja mama. Tak. No i co? Outfit, znowu mam to swetrzycho wielkie z Zary. Ono tak gryzie, a z drugiej strony, bo ono niby jest z wełną, ale tak gryzie i tak elektryzuje włosy, że to jest masakra, ale strasznie
Też nie lubię ten sweter, bo zakładam sobie leginsy, ciężkie buty, no to płaszcz i wiecie. Jest ok. I też wiecie co, moje poprawianie włosów się wzmaga, kiedy noszę właśnie takie rzeczy, bo cały czas mi po prostu, przez to, że te włosy są naelektryzowane, to mi się kleją do buzi. Także dzisiaj taki chaotyczny wstęp do Vlogmas właśnie. Może otworzę kalendarz, żeby jakoś tak sensownie rozpocząć dzisiejszego vloga. Popatrzcie, ale jakaś dzisiaj jestem zakręcona. Od rana już sprzątaliśmy, robiliśmy porządki. Ja sobie jeszcze, o, zrobiłam sobie paznokcie. W ogóle obcięłam, bo jeden oczywiście złamałam, więc musiałam wszystkie obciąć. No dobra. Mamy, jesteśmy na wizji, jesteśmy. 19, tak? Dobrze, dobrze mówię? Dobrze liczę? 17. Gdzie był 18? Widzicie? Za każdym razem się zastanawiam. Nie widzę 18. Ach, tu jest. No to pewnie 18. No tak, 18. Tak, no dobrze. 18. O, proszę bardzo. Tomka, ulubiony kremik. A to nie jest ten, który on miał, ale miał inny. Taki, który coś tam robił też z zarostem. Ale to się ucieszy na pewno, bo mu się fajnie sprawdził. Teraz używa ten żółty, ten Dramatically Moisturizing, coś tam, wiecie, taki kultowy. I L'Occitane 18. Bergamot. Ja tak bardzo lubię bergamotkę. Jaśmin i bergamotka. Żel pod prysznic. O, też ekstra. Zgasiłam kominek przed chwilą, bo boję się, wiecie, żeby nie zostawić go zapalonego. Ale dałam mojej mamie tą sowę, którą wam pokazywałam, kominek w holu. I bardzo jej się podobał ten zapach świąteczny, to jest ten Christmas Eve. Ale jej jeszcze dałam kilka do wyboru, te dwa mi zostawiła. Resztę jej oddałam. Chyba 4 czy 5 takich tych świątecznych. Bo jakoś widzicie, w tym roku mało paliłam. Nie wiem czemu, ale ten grudzień, może się odwrócę. Wiecie co, ja nie wiem, po prostu byłam, o, zobaczcie, i w tym świetle dużo ładniej. Chyba tam światło miałam nieładne. No tu ładnie wygląda ten podkład, też może trochę blado. No nieważne. Jakoś wiecie co, za tydzień tak, znaczy już w następny weekend są święta, a ja nie wiem, wiecie co, jeszcze nie wszystkie prezenty kupiłam, znaczy te duże już takie mam, wszystko już mam kupione, ale jakieś takie pierdoły, o których pamiętam, żeby kupić wcześniej, bo wiecie, ja zawsze robię w listopadzie zakupy świąteczne, żeby potem nie chodzić właśnie, tak jak dzisiaj mam zamiar chodzić po galerii, no bo to jest najgorzej, a mi się przypomniało, że jeszcze nie wszystkie, jakieś takie drobiazgi, które chciałam kupić, to ich nie mam, że nie mam papierów do pakowania, mam takie różne nieforemne rzeczy, do których potrzebuję, no coś takiego innego do zapakowania, więc tego w ogóle nie mam. A ja nie wiem, a w przyszłym tygodniu już jest, już są święta, my zaraz po świętach, nie, w święta jeszcze wyjeżdżamy, drugiego dnia świąt wyjeżdżamy, więc trzeba, wiecie, jeszcze wszystko ogarnąć, się spakować. I jeszcze mam w tym tygodniu sporo pracy. Naprawdę mam jeszcze sporo pracy, więc jestem załamana tym, bo mi się wydawało, że mam tyle czasu po prostu do tych świąt. Jakoś w tym roku mnie to zaskoczyło. Ja mam szminkę też. Dzisiaj perfekcyjny makijaż. No nic, słuchajcie. Więc tak, jeszcze pozałatwiam. Już trochę posprzątaliśmy. Tomek dzisiaj sprzątał. Lew dzisiaj sprzątał bardzo ładnie, tak. Ja wczoraj sprzątałam, dzisiaj Tomek sprzątał, więc no już mamy trochę ogarnięte w miarę mieszkanie. No ale to i tak, wiecie, kropla w morzu potrzeb. No. I tak, i ten tydzień pewnie w czwartek? Już nie pamiętam. W środę, w czwartek mamy imprezę, naszą taką wigilię świąteczną ze znajomymi, którą co roku robimy takie Christmas party. No i potem już pyk i weekend, wigilia. I koniec tego dobrego. Znaczy koniec tego dobrego, wreszcie odpoczynek. Uff, nie mogę się doczekać, bo to już będzie, już sobie wyjedziemy na narty, już będzie super. Jakby ktoś mieszkał lub był w Meierhofen, to dajcie znać, jak tam warunki pogodowe, czy jest śnieg. Bo z tego, co aplikacja pogodowa pokazuje, to tam nic nie pada na razie.
Ale może tam na górze pewnie już naśnieżają, także jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzu. Dobra, słuchajcie, ja się zbieram. Zbieram się na ostatni shopping świąteczny, mam nadzieję, w tym roku. Byliśmy na chwilę w TK Maxie, gdyż chciałam sushi kupić kurtkę zimową, bo już zrobiło się mroźno, a ze wszystkich wyrosła, które miała. Ale okazało się, że są tylko jakieś stroje Mikołajów, reniferów i w ogóle nie będziemy sushi-fera nie będziemy sushi-fera robić, ale wiesz, to nawet nie było ciepło, ja chciałam taką ciepłą, taką puchówkę na śnieg. Ale za to kupiliśmy walizkę, tak. Jak to w TK Maxie. No ale była naprawdę w dobrej cenie. Tak, no walizka i bielizna termiczna i skarpetki dla lwa, no to nie wiem, co tu nieprzydatnego widzisz. No, nie widzisz tym nic dziwnego, że pojechaliśmy po kurtkę, a kupiliśmy trzy inne rzeczy, a kurtki nie? No ale to w TK Maxie tak jest, to, wiesz, tak samo jak w Ikei. I co? Tfu. No, nie strasz. Ale ludzi jest tyle, że w sumie kurczę jeszcze. Chciałam wam pokazać te dekoracje świąteczne na Piotrkowskiej, więc może, podkreślam, może zjemy obiad, bo już jestem bardzo głodnym słoniem, a jak jestem głodna, nie, to... to musimy wiedzieć już teraz, bo ja się muszę nastawić, bo tak to odwiozę samochód, to tak to nie będę go odwozić. No i tak odwieziesz, Uberem pojedziemy. A! No pewnie. Super plan masz. No tak, no to tak to możemy sobie iść jeszcze na jakiś kieliszek wina, lew, piwa. A tak to co, samochodem? To tak to przejdziemy i potem możemy iść na przykład na Dunkin Donuts albo na jakieś ciastko dla słonia. Dobrze. 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 Ale to nie wiem, bo i tak muszę się, bo się za zimno ubrana. Czy tu jestem dobrze ubrana, ale mam ten leggings i mi w nogi zimno. Tak, żeby chodzić, bym się musiała cieplej ubrać. W każdym razie jestem głodna, sushiemu też nie dałam jeść, więc trzeba wrócić. No i co, do mieszkania pojedziemy zobaczyć, tak. Co tam się zadziało. Tak. Rozważamy, czy tu coś nagrać, czy nie nagrać, bo tak nie wiemy, na ile tam się jeszcze coś pozmieniało, a z drugiej strony, jak nie nagramy teraz, to już następny film po nowym roku, a wtedy to już będzie dużo zmian i mam nadzieję, że mam kciuki, że już wszystko w miarę bez mebli zrobione, tak? No więc nie wiem, może panom zostawimy kamerę, żeby vlogowali, no, ale by był hit. Ja bym był straszny. Ten, co cały czas siedzi, by nagrywał. No. W końcu by się czymś zajął. Tak, jest taki jeden pan, który non stop siedzi. Non stop jak wchodzimy i przypuszczam, że jara pety, bo cały czas jest najarane i śmierdzi. Już tyle razy zwracaliśmy uwagę i wiecie. No ale tak, więc jedziemy zobaczyć, co tam się wydarzyło. Coś ja bym nie jechała, bo jak coś będzie nie tak, to znowu mi się humor popsuje. Nie wiem, dlaczego ci się tak czuję. No bo ja bardzo przeżywam to, że wszystko musi być dobrze, no. No ale przecież niektórym jest obojętne, jest... To jest od razu poprawiane. Nie, no właśnie nie wszystko jest poprawiane, bo nie wszystko się da poprawić. Słoń. I wtedy słoń się denerwuje. To jest duża budowa i na takich dużych budowach zawsze coś nie wyjdzie. Nie, to nie chodzi o to, że nie wyjdzie, tylko jak ktoś tego nie zrobił w projekcie, to potem to się nie stało, a teraz już jest za późno, żeby się stało. Ale nieważne. Nie rozmawiajmy o tym. Tak, ale właśnie dzisiaj mówiłam, że kurczę, mi się wydawało, że jeszcze jest tyle czasu do świąt i w ogóle, a po prostu to jest tylko jeszcze tydzień, ja nie wiem. Ale spotkaliśmy kolegę w TK Maxie, też mówi, że się czuje zaskoczony. Chyba wszyscy tak mają, że jakoś tak. No to tak nadeszło szybko, ale dobrze, dobrze, dobrze. I dobrze, i niedobrze, no. Ja tam się cieszę bardzo. Nie, ja bym chciała jeszcze tydzień. Ja nie wiem. Się nie wyrobię ze wszystkim. Płakał, jakbym miał jeszcze tydzień. Mega zadowolony. Jej! Nie o takie dekoracje świąteczne to chodziło, ale zawsze co. Proszę, tutaj mamy ładne w Łodzi nowe skrzyżowanie, nową drogę. Wiem, że dla was może to nie robi wrażenia, ale dla nas tam jest tunel i stajnia jednorożców nie widać. No, a tu mamy taką piękną drogę i piękną galerię łódzką. Nie będziemy za galerię. No ładnie, ale tak generalnie tutaj to nie ma co pokazywać jakoś tak, wiesz, ludziom, nie wiem, z Wrocławia, z Krakowa, to raczej nie będą pod wrażeniem. Ale dzieje się, zmienia się. Na dworzec możemy podjechać. Na dworzec możemy podjechać.
No dworzec mamy najlepszy. No dworzec, no jeszcze nie widzieliśmy, ale w telewizji wyglądał spoko. W telewizji wyglądał najlepszy na świecie. Wszyscy tak mówią, że jest najlepszy. To jest jakiś jeden, drugi co do wielkości w Europie? Trzeci. Trzeci? No. Oto i słonia obiad dzisiejszy. Ależ masz kolorowy obiad słoń. No. Tortilla. Sos taco. Taki jakiś. Taki. Rucola. Takie te papryczki. Tutaj trochę oliwek stąd. Feta. Taki ciemny pomidor. Już wam pokazywałam w holu, ale nie wiem. Pokażę wam jeszcze raz. O, taki. Bardzo dobry. Bardzo dobry. I górek. I tyle. Taka cała moja tortilla. Pycha, już nie mogę się doczekać, ale jeszcze lwu robię obiad, a jego jeszcze chwilę niestety. No ale. Hej, hej, to znowu ja. Gdzieżeś kicur przylosł tu do łóżka? No. Jest za 27. No i co, wróciliśmy do domu. Zjedliśmy, ja chwilę musiałam tutaj popracować przy kompie. I mieliśmy iść oglądać dekoracje, ale mówiłam wam, że tak myślałam, że mi się nie będzie chciało. Nie skradaj mi się tutaj w otworze. Wcale cię nie głaszczę, czemu mruczysz? Czemu mruczysz? I tak właśnie. Siedzę w łóżku i właśnie rozmyślałam o tym, czy ci się działy, czy nie, ale w sumie już mi się nie chce ruszać. Starość. Starość, nie radość. A do tego jest tak zimno. Nie kicia? Nieprzyjemnie tam jest, no. Nieprzyjemnie. Możecie zobaczyć jeszcze, jak ten, będzie to widać, jak ten podkład, powiem wam. Dzięki Canon, masz super fokus, naprawdę. Powiem wam, że ten podkład tutaj, na to nie patrzcie, że jest wytarty na brodzie, bo się powróciłam sosem przy jedzeniu i po prostu go wycierałam. Powiem wam, że nawet całkiem nieźle, tylko chyba ten kolor jest nieodpowiedni dla mnie. I mógłby się troszeczkę, mógłby odrobinę lepiej kryć, ale tak na, jak na pierwszy raz, na pierwsze użycie, to przekręca mi się ten łańcuszek. To jest całkiem nieźle chyba. Będę wam dawała znać, co ja myślę o tym kocie. Nie wbijaj mi się tutaj. No i tak, w ogóle jeszcze siedziałam chwilę i wybierałam sobie jakieś nowe książki na Kindle, żeby mieć coś do poczytania i coś na wyjazd. I w sumie zdecydowałam się na to, na małe życie. Zobaczymy. A druga książka, zaraz wam pokażę. A druga książka to jest to. Jakaś taka, wiecie co, romansidło. Myślę, że to będzie bardzo takie tandetne i no niekoniecznie jakieś super, ale
przez ten Nowy Jork i tam wiecie, ona spotyka jego, akurat są święta, bla bla bla. Ja ostatnio nie mogę, mam problemy z zasypianiem, to akurat myślę, że to będzie taka super książka do poduszki na w świątecznym klimacie, więc stwierdziłam, że no, że zamówię tą, a tamta jest dosyć gruba, bo ją też widziałam w Empiku na żywo, więc będę miała na wyjazd co czytać. Kicia, a ty co byś chciała? Jaką byś książkę chciała? Jaką byś książkę chciała? Powiedz. Powiedz. No przyłazisz, ale nic się nie pokażesz do kamery. Kto tam? Kto tam? Kto tam? Zobaczyć sztuczkę? No. Żół. A jeszcze raz żół. Żółw. 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 Śmieją się z psa, tak? Że ty jesteś gwiazdą, wiesz? Czy jesteś gwiazdorem? Chodź, kabanosa. Przybył do kamery i będę nie. Trochę się nagrało. Nie nagrało się wcale. Trochę się nagrało. Zresztą mam fryzurę piękną. Zgłoszę prawa autorskie i ci zablokuję film. Nawet nie chcę mi się teraz opowiadać o zemście, jaka by nastąpiła. Na lwie. O, sushi się wkurzył. Nie chcę ci się na pewno iść do sklepu. A po co? Po cheetosy. Po cheetosy? No. Sushi jemu się stoi po cheetosy. Sushi, idź z panem po cheetosy. Nie. Sushi no to nie idę, bo będzie łaził. Tomek nie lubi sushi zabierać do sklepu, bo sushi opóźnia. Przemarz, bo... Ale ona grzecznie idzie, no o co ci chodzi? Sushi, idź z panem po cheetosy. No idź z panem po cheetosy. No idźcie z panem po cheetosy. Już odłóż ten telefon i po cheetosy, dobrze ci zrobił. Trochę świeżego powietrza przed snem. Sushi. Przeszłabyś się po cheetosy, nie? Sushi się układa do snu. Sushi nie idzie po cheetosy. No idźcie po cheetosy. Sushi może i sam po cheetosy najwyżej. Nie, bo dzieci poniżej 18 lat nie mogą chodzić. Sushi to jest staruszek. Sushi ma 9 latek dopiero. Co jest? Na psi to jest, wiesz... Dziadek. To sam jesteś dziadek. Dziadek sushi. Nie jest dziadek. Dziadek. No to idź z dziadkiem po cheetosy. Dziadek już był na spacerze, już leży jak to dziadek. A byliśmy ostatnio w sklepie i Tomek chciał wziąć chipsy, ja mówię, nie bierz. No, widzisz jak cię pokarało. No. Sprzeciw wobec lwa. O Boże, muszę się odsunąć, bo jak mam wielką głowę. Jak tak. Weź, bo ja tu... A nie, to nie ja. Moja ekscytująca fryzura. Tak prawie jak pin-up girl. Tak, prawie. Słońce sobie tak upiął pięknie na słońca. No lew, no idź. Nie, ty jak mi powiesz, co oglądamy. Jest nowy serial Netflixa. Jaki? O... Oglądamy już do końca... O mafii narkotykowej. Ja się bardzo wkręciłem w prezydenta. Cannabis się nazywa. Cannabis. Dzisiaj wrzucili cały sezon Netflix Original. Serial Original. Policjanci i grube ryby, drobni dealerzy i politycy, rodzina i przyjaciele, wpływy narkobiznesu są większe niż myślisz. Ja nic nie myślę. No i poczytosy lew. Jezus Maria, no. Serio? Mhm. Jakby ci się tak bardzo chciało, to ty byś poszła. Nie, bo już się wykąpałam i jestem w piżamie.
Ja też już się wykąpałem. Nieprawda, nie kłam, jeszcze się nie wykąpałeś, możesz iść. I wyniesiesz kartony przy okazji. No tak, przy okazji gdzieś pójdziesz i coś zrobisz. I kupisz Cheetosy, no. I będziesz kochanym lwem i kupisz słoniu Cheetosy. Ja nigdy nie jestem kochanym lwem. No ale teraz zostaniesz na 5 minut. No, brawo. W końcu się przyznałaś. No idź, Lewek, bo cię będę smerać po głowie, a wiem oboje, że tego nie lubisz. Ja się odsunę i już nie będziesz miała jak mnie smerać. Co ty, kurczę, przecież... Miałaś nie jeść po nocach. Jaka noc? Jest 20.04, to jeszcze mam z godziny. Akurat na paczkę Cheetosy. Ostatni raz jadłam Cheetosy, nie wiem, w podstawówce. Teraz tak mnie naszło, bo jedli na vlogu Cheetosy. Jak zobaczyłam, tak mi się chce Cheetosów. U żabce nie ma Cheetosów chyba. Co? No to kupisz jakieś inne chrupki serowe, słonie. Chrupki serowe? Mhm. To najgorzej chrupki serowe. Nie, no Lew, no ile mam w tym broni? No idź. No idź. Kiedy ostatni raz słoń mi po coś poszedł? A ja nie jestem odchodzenia na zewnątrz. Ale kupiłam ci ostatnio w Warszawie, kupiłam ci spodenki, majteczki, witrzyki słonie, kochany. No bardzo. To idź po Cheetosy. No idź. No powiedz tak. Dobrze, pójdę po Cheetosy, ale wybierz mi jutro te spodnie. Które? Te, co kazałaś mi sobie kupić i powiedziałaś, że są drogie. No to musisz mi położyć. Tak. Bo jak leżą w szafie, to mogę nie skumać, że one są do prania, wiesz? Bardzo śmieszne. Zim pralka jest zajęta, bo czeka na pranie czarnego. Czarnego? No czarnego, czarnego, jest cała pralka czarnego. No co, czarne to na pewno moje. No. Cóż, i poszła na spacer, to od razu się wbiłaś, co? No. Misja zakończona sukcesem? Sam Cheetosy, ale nie serowe. Jak to? Normalnie. Nie było żadnych chrupek serowych. Ser i ketchup, to już coś. Słoniok! Nie, nie, nie! Weź sushi, weź coś powiedz. No dawaj te sushi. Po smaku pizzy? Oddawaj. Czemu? No bo już się krzywisz. Nie krzywię się, tylko pokazuję, że mi przykro. Mówiłem ci, że na pewno nie będzie. No ale czy oryginalne Cheetosy, jak nazwa wskazuje, nie powinny być serowe? Były trzy paczki Cheetosów. Kupiłem ci wszystkie trzy. Żeby uniknąć. No i teraz zeżrę wszystkie trzy i będę jeszcze grubsza niż jestem. Dawaj, że się uśmiechasz też. Dobre? Kurna, to jest smak sklepiku z podstawówki. No. Pyszne to jest, Lew. O to mi chodziło. Serio, ostatni raz to jadłam w podstawówce chyba. No i co, złe kupiłem? Pyszne. Mogę zabrać. Pyszne, co? Nie mów, że nie smakuje. Taki jest lipszy. Tym cudownym akcentem kończymy dzisiejszego vloga.
Lew jest oficjalnie najlepszym lwem na osiedlu. Przez najbliższe 4 minuty. Nieprawda. 50. Słucham. Czy dałaś susiemu chipsa? Nie karmię susiego chipsami. Masz pan chida. Nie karm psa chipsami. Chodź. No pokaż jak ten smakuje. Słuchaj. Ten jest z czym? Z keczupem. No. Nie robię. Ale to była najbardziej romantyczna rzecz, jaką ostatnio ze mnie zrobiłeś, Lew. Słucham? W Słoniolandii? Uważam, że to było bardzo romantyczne, że w ten mróz po ciemku poszedłeś słoniu po pitosy. I nie obrażaj się, bo to ma pozytywny wydźwięk. Dla mnie nie. Powiedzieć takiemu komplement. No i dziękuję za komplement, był miły, ale to znaczy, że nie za bardzo dużo innych romantycznych rzeczy robię. Więc muszę sobie darować i przynosić cheetosy.